Cześć. Cześć. Wyjechaliśmy z Egiptu. I wróciliśmy do Polski. I dzisiaj powiemy Wam dlaczego. Nie wszystko w Egipcie poszło tak, jak planowaliśmy. Nie wszystkie rzeczy wyglądały tak, jak myśleliśmy, że będą wyglądały. Pierwszy raz w ogóle od 10 lat mieliśmy okazję spędzić w Egipcie tak dużo czasu, bo byliśmy tam pół roku. I to była pierwsza taka sytuacja, że spędziliśmy tam tyle miesięcy bez przerwy. I niesamowite jest to, jak odkryliśmy, jak bardzo nas ten kraj męczy. Tak. I jak bardzo nas wykańcza psychicznie. Mieliśmy ogromne plany związane z podróżą po Egipcie. Jak wiecie, kupiliśmy samochód właśnie w tym celu. Niestety okazało się, że do wielu miejsc pojechać nie możemy, bo nie ma takiej możliwości, bo są to miejsca, gdzie turyści nie mogą jechać. I przez różne tego typu sytuacje musieliśmy nasze podróżnicze plany ograniczyć. Udało nam się pojechać do Kairu na trochę, tak. Do Suezu i nad Morze Czerwone. Widzieliście z tych miejsc filmy, z tych podróży jesteśmy bardzo zadowoleni, bo zobaczyliśmy nowe dla nas miejsca. Pozostałe plany podróżnicze niestety musieliśmy przełożyć na inny czas. Kolejną rzeczą, która gdzieś tam zaważyła na tym, że nie chcemy w Egipcie zostać dłużej, jest aktualna sytuacja ekonomiczna w Egipcie. Bardzo dlatego, źle. Że inflacja jest ogromna. No. I wiem, że powiecie pewnie, że w Polsce też tak jest. I my będąc w Polsce widzimy ogromną różnicę, jeśli chodzi o ceny. No. Widzimy, że jest naprawdę dużo drożej. Ale wierzcie mi, w Egipcie ta sytuacja jest jeszcze gorsza niż w Polsce. Funt egipski z dnia na dzień tak traci na wartości, że dosłownie z dnia na dzień ceny są dwa razy wyższe. No. My mieliśmy takie sytuacje z naszym samochodem, który kupiliśmy w Egipcie i gdy potrzebowaliśmy coś naprawić, kupić jakąś część... Bardzo trudne. No poza tym, że tych części praktycznie nie ma, bo w kraju się tych części mało sprowadza z zagranicy, a jak są, to była taka sytuacja, że za jakąś tam część musieliśmy zapłacić 1500 funtów, a dwa dni później już 2000. No. Więc te ceny się bardzo szybko zmieniają, zwłaszcza na takie produkty importowane, jak właśnie samochody, czy też części zamienne do samochodów. Więc my też wiedzieliśmy, że nasz pobyt tam nie może trwać zbyt długo, tym bardziej, że nie planowaliśmy w ogóle w Egipcie zostać na stałe, ani szukać tam pracy. Mamy zupełnie inne plany na przyszłość niż to, żeby mieszkać na stałe w Egipcie. Ponieważ planowaliśmy wyjazd z Egiptu, musieliśmy sprzedać samochód. Oczywiście, tak. I to był kolejny koszmar. Jeden koszmar to było kupienie samochodu, drugi sprzedanie tego auta. Musieliśmy to auto sprzedać, dlatego że zwyczajnie do końca roku nie planujemy pojechać do Egiptu, a ten samochód był dla nas zbyt drogi, żebyśmy mogli zostawić go po prostu na ulicy, a nikt niestety nie miał możliwości się tym samochodem dla nas zająć. Tak więc było to zbyt niebezpieczne. Trzeba też pamiętać o takiej małej kwestii, że w Port Saidzie nie ma praktycznie domów jednorodzinnych, tak jak mamy w Polsce, gdzie możecie sobie zaparkować samochód na terenie ogrodzonym i on tam sobie może stać przez kilka miesięcy, tak? W Port Saidzie czegoś takiego nie ma, naprawdę praktycznie wszyscy mieszkają w mieszkaniach, więc samochody są parkowane na ulicy. Oczywiście. No i niestety nie jest to zbyt bezpieczne, dlatego że jeżeli codziennie nie macie oka na ten samochód, to albo ktoś wam wybije szyby, albo ktoś wam kradnie koła. I to są prawdziwe historie. Albo dzieci grają na ulicy, i piłka w okno, coś tam. Albo dzieci rzucają na przykład kamieniami i porysują samochód, to mogą oczywiście wybić szyby. Zawsze jest jakieś coś na ulicy. To są prawdziwe historie z doświadczeń naszych znajomych, więc nie było, słuchajcie, możliwości, żebyśmy my ten samochód tak po prostu zostawili. Nie mieliśmy osoby, która mogłaby codziennie mieć oko na to auto, więc uznaliśmy, że sprzedamy. Tym bardziej, że zainwestowaliśmy w ten samochód nasze oszczędności, których potrzebujemy też tutaj w Polsce, więc zwyczajnie potrzebowaliśmy tych pieniędzy. Tak więc sprzedaliśmy auto, słuchajcie, i nagle mieliśmy dużo gotówki w funtach egipskich, które, jak już wam mówiłam, nie mają
miałam zbyt dużej wartości i ta wartość z dnia na dzień się zmniejsza, więc musieliśmy szybko te pieniądze wymienić na jakąś walutę typu dolar lub euro. Oczywiście. Słuchajcie, gdy w Polsce chcecie wymienić pieniądze na euro lub dolary, no to idziecie do kantoru, idziecie do banku i robicie to bez większego problemu. Gdy musicie to zrobić w Egipcie, no to jest już duży problem. W Egipcie w tym momencie brakuje pieniędzy, brakuje obcej waluty, czyli tak. dolarów. Euro, i nie można, coś tam. No euro też, franków, szwajcarskich, wszystkiego. Nie ma. Po prostu nie ma, dlatego że ekonomia jest tak słaba i kraj jest coraz bardziej zadłużony. My oczywiście próbowaliśmy wymienić te pieniądze w banku. W banku nam powiedzieli, że oczywiście musimy tam najpierw mieć konto, żeby wymienić pieniądze na obcą walutę, ale nawet jeżeli to zrobimy, to nie będziemy mogli przez kolejne pół roku tych pieniędzy wypłacić. No. Więc przez pół roku byśmy te pieniądze mieli zamrożone, nie mogliśmy sobie na to pozwolić. Udaliśmy się Za pół roku nie wiemy, jak będzie sytuacja ekonomiczna. Tak, za pół roku te pieniądze mogą nie mieć żadnej wartości, nie? Nie możesz na przykład iść do banku i pytać o pieniądze i banku mówi, nie mogę, bo nie ma w kasu, nie ma pieniądza, tak, nie ma nic. Tak, nie ma w kasie dolarów. No oczywiście. Więc słuchajcie, udaliśmy się do kantoru. Ja pamiętam jeszcze czasy, gdy tych kantorów było całe mnóstwo w Port Saidzie. Teraz jest dosłownie jeden czy dwa. Jeden, w którym są pieniądze, słuchajcie. I tam powiedzieli nam, że mogą wymienić nam funty na dolary lub euro, tylko wtedy, gdy pokażemy, że mamy bilet, że wyjeżdżamy za granicę. Też paszport. I oczywiście paszport, bo przypominam, że my to wszystko robiliśmy na paszportach polskich, tak? No i oczywiście jest limit, bo dziennie są w stanie nam wymienić tylko 500 dolarów lub euro na osobę. Więc słuchajcie, my oczywiście mieliśmy już bilety do Polski, więc te bilety okazaliśmy. No i okazało się, że niestety powiedzieli, że jest taki limit 500 dolarów na osobę. Myśleliśmy, że uda nam się wymienić chociaż 1000 dolarów, ale powiedzieli, że mamy te bilety na jednej rezerwacji, więc tak czy inaczej możemy wymienić tylko 500 w ciągu dnia. I limit, ile razy moglibyśmy tak przyjść do tego kantoru i wymienić, był chyba trzy? Tak. Dwa czy trzy? Myślę, że dwa, ale... Więc maksymalnie i tak byśmy wymienili tylko 1000 euro czy 1000 dolarów, więc w ogóle dramat. Okazało się, że nie mamy jak tych pieniędzy wymienić, a musimy to zrobić szybko. I skończyło się na tym, że musieliśmy na czarnym rynku szukać osoby, która nam po prostu sprzeda dolary. Oczywiście po wyższej cenie niż ta cena rządowa, po której sprzedaje się walutę w kantorze, no ale była to jedyna opcja dla nas, żeby w ogóle tę gotówkę wymienić i żeby te pieniądze z Egiptu zabrać. Właśnie dlatego powiedziałam wam, że sytuacja w Egipcie jest jeszcze gorsza niż w Polsce, bo jest nawet problem, żeby funty egipskie wymieniać na obcą walutę. Ceny oczywiście są kosmicznie wysokie. Okazało się, że też utrzymanie auta jest w Egipcie bardzo drogie, bo co z tego, że benzyna jest tania i za benzynę płaciliśmy za litr, ile tuż przed wyjazdem 11 funtów. Aha. Wiem, że w porównaniu do Polski to jest bardzo mało, ale z drugiej strony samochody same w sobie są przynajmniej dwa razy droższe niż auta w Polsce. Tak. I części zamienne tak samo, bo wszystko jest importowane, więc te ceny oczywiście idą w górę. I biorąc też pod uwagę to, jak bardzo nas podróżowanie po Egipcie zmęczyło, to ile razy byliśmy zatrzymywani przez policję za nagrywanie. Nawet jak nie nagrywaliśmy, to często się zdarzało, że policja nas zatrzymywała i sprawdzali nam dokumenty. To było strasznie męczące. Ja teraz będąc w Polsce i robiąc czasami jakieś zdjęcie na ulicy, łapię się na tym, że po prostu się oglądam dookoła siebie i sprawdzam, czy ktoś mnie nie obserwuje i czy ktoś zaraz na mnie nie nakrzyczy albo nie zawoła policji, bo gdzieś robię zdjęcie. A potem sobie przypominam, że jestem już w Polsce, a nie w Egipcie. I to wszystko sprawiło, że też nie chcieliśmy w Egipcie już dłużej być. No. Byliśmy bardzo zmęczeni tym pobytem i podróżami po Egipcie. Nawet nie sądziliśmy, że aż tak psychicznie nas to zmęczy. Tak. I uznaliśmy, że potrzebujemy przerwy. I na tę przerwę przyjeżdżamy do Polski. I też musimy przyznać publicznie, że chyba bardzo za Polską tęskniliśmy.
Oczywiście, tak. Jak wiecie też, głównym powodem, do którego my pojechaliśmy do Egiptu, była praca nad naszą książką kulinarną o kuchni egipskiej, więc też nie cały ten czas, który byliśmy w Egipcie, mogliśmy w ogóle zainwestować w podróże. Tak naprawdę większość tego czasu musieliśmy poświęcić temu, żeby zacząć tę książkę tworzyć. Tak jak Wam mówiłam już, ja, żebyśmy mogli tę książkę wydać, muszę założyć swoją działalność. Oczywiście robimy to w Polsce i ponieważ kończymy właściwie już pracę nad książką, i zbliżamy się do jej wydania. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Mhm. Ale już tak coraz mniej brakuje. Mamy jakieś 70% pracy za sobą. Tak. Dlatego wiedzieliśmy, że będziemy musieli tutaj przyjechać, żeby ją opublikować właśnie tutaj. Tak więc wróciliśmy do Polski i cieszymy się jeszcze słoneczną polską jesienią i zielenią i wszystkim pięknym, co w Polsce jest. Bardzo nas to cieszy, bo od czasu, gdy wyjechaliśmy z Polski, czyli już ponad 2 lata, tak naprawdę nie mieliśmy czasu, żeby przyjechać tutaj na dłużej niż 2 tygodnie. Więc teraz mamy czas, żeby tutaj pobyć. Rodzina się cieszy, my się cieszymy. Cieszymy i wszyscy są zadowoleni. Pracujemy też nad naszą książką, bo jeszcze wiele rzeczy chcemy dostosować do produktów, które są dostępne w Polsce, więc bardzo dokładnie sprawdzamy, czy wszystkie produkty, które są w naszych przepisach, można dostać w Polsce. Tak. Jeśli chodzi o książkę, to pamiętajcie, że możecie zapisać się do newslettera i jak tylko będziemy znali datę premiery, to właśnie damy Wam znać. Często w mediach społecznościowych można przegapić jakieś posty, ale jeżeli zapiszecie się do newslettera, to dostaniecie od nas maila z informacją, że zaczynamy sprzedaż i nie przegapicie po prostu tego momentu. Pamiętajcie, że jak zapiszecie się do newslettera, to później trzeba ten zapis potwierdzić, bo tylko wtedy będziemy Wam mogli wysyłać maila. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za tak miłe przyjęcie naszego pomysłu powstania książki. Możemy Wam tylko obiecać, że to nie jest ostatni pomysł, na jaki wpadliśmy, bo pomimo tego, że teraz przez jakiś czas będziemy w Polsce, to kolejne filmy będą się pojawiały i kolejne projekty, które wymyśliliśmy i które też już gdzieś tam powoli realizujemy, ale jeszcze o nich głośno nie mówimy. No. Także myślę, że będą Państwo zadowoleni. Bardzo Wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i do usłyszenia. Cześć. Pa.